Kłodzku działa aktywnie grupa pasjonatów wyjątkowej dyscypliny sportowej. Młodzi chłopcy trenują widowiskową jazdę na rowerze. Ich placem zabaw jest samodzielnie stworzona trasa zjazdowa w parku koło twierdzy Kłodzko z kilkoma przeszkodami, które wykorzystywane są między innymi do skoków na rowerach górskich. Trzy lata temu gdzieś tak zacząłem oglądać filmiki na YouTubie właśnie i sobie pomyślałem, że fajne to, bo skacze się i w ogóle. I miałem taki jeszcze stary rower, to zacząłem coś tam skakać na nim i kupiłem potem nowszy i jeżdżę na nim. Trasa ma jakieś 150 metrów długości. Robiliśmy hopy jakoś 3 lata, no i wielokrotnie nam niszczyli te hopy. Robimy tą trasę sami, mamy tylko dwie łopaty, także jest ciężko. Przydałoby się jakieś wsparcie od miasta, ale na razie robimy to sami. Na rowerze tak ekstremalnie zacząłem jeździć już ponad 2 lata temu. Właśnie jak spotkałem Julka i tam z kolegami jeździli, no to zacząłem z nimi jeździć. Jeszcze miałem starszy rower, taki nie do takiej jazdy. No i niedługo staram się wystartować w jakichś zawodach, takich większych już, na przykład na Srebrnej Górze albo na Czarnej. Już z lepszym rowerem, bo właśnie niedawno od rodziców takie wsparcie dostałem, no i otrzymałem taki rower już do Enduro Downhill. W sumie jeździmy małą ekipą 10-osobową. Jesteśmy pasjonatami jazdy ekstremalnej na rowerach. Każdy ma różnorodny stopień zaawansowania. Wspiera nas pan radny Zdzisław Duda, który nam pomaga przy trasie i za to mu dziękujemy. No i chcielibyśmy, żeby tutaj w Kłodzku powstał jakiś profesjonalny tor do jazdy ekstremalnej. Rozmawiamy z radnym. Po prostu musimy czekać jeszcze. Nie? Teraz dzieci i młodzież wolą wychodzić na podwórko niż siedzieć przed komputerem. To jest na pewno motywacja dla innych i zachęcam do takiej jazdy. Warto się czegoś nowego nauczyć niż siedzieć przed komputerem. No i fajnie by było, jakby taki tor powstał gdzieś na terenie naszego miasta. Moja pasja zaczęła się od tego, zainteresowałem się właśnie takimi różnymi przeszkodami, chopkami. No i zbudowaliśmy z kolegami sobie tutaj w parku przy twierdzy kłodzkiej trasę. No i niestety pojawiły się pewne problemy. Ogólnie właśnie powiesiliśmy karteczki, wszystkie znaki, żeby ludzie nie śmiecili. Daliśmy reklamówkę na śmieci. Ale no niestety, ludzie przychodzą codziennie, jak wracają na trasę, to jest pełno śmieci. Tak samo na samym początku trasy przy wjeździe był znak, że uwaga, trasa rowerowa. Ludzie nam to po prostu rozwalają. Apeluję do ludzi, żeby nie śmiecili, bo no, robimy naprawdę ciężką robotę przy tych wszystkich hopkach. Gratulujemy młodym chłopakom pasji rowerowej. Cieszymy się, że spędzają aktywnie czas. Jednak muszą pamiętać o bezpieczeństwie swoim oraz przede wszystkim innych osób, które chcą odpoczywać w przestrzeni publicznej. Kolejnym krokiem, jaki grupa podejmie, będą rozmowy z władzami miasta na temat stworzenia profesjonalnej trasy zjazdowej w Kłodzku. Kto wie, może wśród nich są talenty przyszłej kadry narodowej w kolarstwie zjazdowym.